Cześć, witajcie, z tej strony Marcin. Dzisiaj przyszedł do mnie nowy monitor do testów od firmy IAMA. Jak widzicie, spory kartonik, 28-calowy model. Jeśli chcecie sprawdzić cenę, to zobaczycie ją sobie pod filmem, w opisie filmu. Za chwilkę go sobie rozpakujemy, powiem Wam też o nim co nieco więcej. Zapraszam Was do oglądania. Dobrze, więc monitor jest przed nami. Jak widzicie, jest to model X2888HS i dowiadujemy się z opakowania, że monitor zapewnia rozdzielczość Full HD, ma kilka wyjść, VGA, czyli analogowe, DVI cyfrowe i cyfrowe HDMI, a także oczywiście cyfrowe złącze DisplayPort. Poza tym głośniczki oraz Plug and Play. Jak go sobie odwrócimy, tutaj mamy troszeczkę więcej. Przede wszystkim najważniejsza rzecz, matryca. Matryca typu VA, czyli łącząca w sobie najlepsze zalety matryc TN oraz IPS. Z IPS-a mamy bardzo dobre kąty widzenia oraz dobre nasycenie kolorów, natomiast z TN-ek mamy czas reakcji, dużo lepszy niż w przypadku takich standardowych, starszych typów matryc. Oczywiście podświetlenie LED, przekąt na 28 cali, czyli naprawdę duży monitor. W przeliczeniu to jest 71 cm tutaj. Jasność to mamy 5 milionów do 1, więc kontrast naprawdę dobry. Rozdzielczość Full HD. No i pozostałe informacje, między innymi o portach HDMI czy DisplayPort. Mamy też ikonkę słuchawek, więc powinno też być jakieś wyjście na słuchawki. Za chwilkę to sobie zobaczymy. Rozpakujmy już ten kartonik. Dobra, moi drodzy, karton się już otwiera. Jak widzicie, rozpakowanie muszę robić w salonie, a nie w moim studiu nagraniowym, bo po prostu karton za duży, nie mógłbym tym manewrować. Teraz będę musiał sobie to wszystko wysunąć. Patrzę, z tej strony jest panel, tu jest panel, dobra. Czyli robimy sobie tak. No cóż, powiem Wam, że naprawdę duża rzecz. Jeszcze mamy podstawkę. Teraz go sobie skręcimy. No cóż, widać, że monitor po testach. Podstawka trochę porysana. Powiem Wam, że jest plastikowa, niestety jest bardzo lekka. Jestem ciekaw, czy w zupełności wystarczy do tego monitora, ponieważ panel jest dość duży. Zobaczymy, jak go skręcę. I w opakowaniu jeszcze kilka rzeczy. Mamy przede wszystkim kabelek zasilający. Mamy instrukcję. Kabel mini jack, czyli do połączenia z kartą dźwiękową komputera. Po prostu wyjście głośnikowe. I mamy też kabel cyfrowy DVI. A więc fajnie, że już w standardzie mamy takie rzeczy. I moi drodzy, kilka na montaż i teraz go sobie obejrzymy. Ja powiem Wam, że strach się bać, podstawka wskakuje tylko na klik i jest to plastik. No cóż, ale zobaczymy. Powiem Wam, że monitor jak na tak duży panel jest naprawdę bardzo leciutki. Moi drodzy, z tego co się orientuję, w tym monitorze zastosowano także technologię Flicker Free, czyli wyeliminowano mruganie obrazu. Oczywiście korzystnie wpływa na nasz wzrok, natomiast sama matryca wyłączona wygląda fajnie. Wydaje mi się, że jest tutaj matowy ekran. I ta podstawa, pomimo że jest lekka, to jest to tak dobrze wyważone, że po prostu jest stabilne. Tutaj producent znalazł chyba dobrze środek ciężkości, więc nie przychyla nam to się w żadną stronę. I też ta kolista podstawa, kulisty kształt wpływa na tą stabilność, więc jest ok. A widzicie, ramkę mamy takiej średniej szerokości, natomiast panel naprawdę duży. Jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało u mnie w studiu. Powinno być naprawdę fajnie. Przy okazji podstawka ma solidne antypoślizgi. Zobaczcie sobie na profil monitora. Nie jest on jakiś super cienki, taki bym powiedział standardowy. Z tyłu mamy tutaj przestrzeń wentylacyjną. I monitor, moi drodzy, na tej podstawce możemy sobie troszeczkę odgiąć w górę. Pewnie też pójdzie troszeczkę, no w dół idzie bardzo minimalnie, bardziej mamy wygięcie w górę. Na boki, z tego co widzę, on nam się nie rusza. Z tego co widziałem, dość niski pobór mocy, bo tam około 32 W. Natomiast spójrzcie tutaj i już lecimy do portów. Czyli faktycznie mamy DisplayPort, DVI, HDMI, wejście analogowe VGA, podłączenie tych głośniczków oraz wyjście słuchawkowe. Tutaj jest z brzegu zupełnie, więc można je sobie wymacać z tyłu monitora, nawet jak nie mamy dostępu. No więc fajnie, może się przydać. A z tej strony mamy wejście na zasilanie. Nie mamy żadnego tutaj systemu porządkowania kabli, co prawda, więc po prostu jakoś będą musiały sobie przejść. Natomiast sam monitor wygląda naprawdę ciekawie.
Ok, więc monitor rozpakowany, wygląda naprawdę fajnie. Zobaczymy, jak sprawdzi się w testach. Niedługo wracam do Was z pełną recenzją. Pozdrawiam Was, cześć!